Zazwyczaj nie mogę doczekać się sezonu na grzyby. Uwielbiam je zbierać, a potem przyrządzać różne pyszności. Jednym z takich dań jest duszonka z maślaków. Niebo w gębie. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na mojej stronie talerzfokus.tv. Maślaki oczyszczam, obieram ze skóry i wrzucam na chwilę do osolonej wody, aby pozbyć się ziemi, piasku i innych brudków. Dokładny film, jak przygotować maślaki, znajdziecie na mojej stronie. Wypłukane grzyby przekładam do garnka i zalewam wodą, taką ilością, aby były przykryte. Dodaję niepełną łyżkę soli i gotuję przez 10 do 15 minut. Kiedy grzyby trochę przestygną, odcedzam je z wody. Wodę z gotowania zostawiam, bo będzie mi potrzebna do sosu. Cebulę kroję w drobną kostkę. Przesmażam ją na niewielkiej ilości masła. W tym czasie grzyby kroję na mniejsze kawałki. Dodaję je do garnka z cebulą. Przyprawiam świeżo mielonym pieprzem i wlewam szklankę wody, w której gotowały się grzyby. Duszę je około 30 minut. W trakcie duszenia doprawiam solą i podlewam wodą z gotowania grzybów. Na koniec sos zabielam śmietaną. Przed podaniem posypuję go poszatkowaną natką pietruszki. Duszonka pachnie i smakuje pysznie. A po inne przepisy zapraszam Was na moją stronę talerzfokus.tv.